Dzień dobry. W tym filmie pokażę Państwu, jak stworzyć wskaźnik zintegrowany. Zacznijmy od tego, po co w ogóle taki wskaźnik zintegrowany mamy tworzyć. Otóż wskaźniki zintegrowane służą do tego, żeby za pomocą jednej wartości liczbowej opisać jakieś złożone zjawisko. W ekonomii mamy wiele takich złożonych zjawisk, jak chociażby rozwój społeczno-gospodarczy, rynek nieruchomości, rynek pracy, etc., etc. Te zjawiska są często bardzo wielowymiarowe i nie jesteśmy ich w stanie wyrazić za pomocą jednego wskaźnika. Potrzebujemy wielu wskaźników. Dzięki wskaźnikowi zintegrowanemu te wiele wskaźników możemy połączyć w jedną wartość liczbową. Dlaczego jest to istotne? No bo pozwala nam ocenić analizowane zjawisko na przykład w ujęciu czasowym. Sprawdzić, czy to zjawisko zmienia się w czasie. Albo ocenić jakieś zjawisko w ujęciu przestrzennym. Sprawdzić, czy to zjawisko różni się na przykład w województwie podlaskim i zachodniopomorskim. Czy różni się w Polsce i na Litwie. Ponadto, jeśli mamy zjawisko wyrażone za pomocą jednej wartości liczbowej, możemy sprawdzić, czy istnieje zależność między tym naszym analizowanym zjawiskiem a innym zjawiskiem, innymi zjawiskami, albo też na przykład poziomem finansowania. Weźmy jako przykład rozwój społeczno-gospodarczy. Wiemy, że rozwój społeczno-gospodarczy jest zjawiskiem jakościowym i ma on charakter dosyć skomplikowany. Jest to zjawisko wieloaspektowe. Co to znaczy? To znaczy, że różne inne zjawiska składają się na rozwój społeczno-gospodarczy. Jeśli mówimy o rozwoju społeczno-gospodarczym, to pierwsze, co nam przychodzi do głowy, to oczywiście wzrost gospodarczy. Ale wiemy, że to jest trochę za mało, że potrzebujemy więcej również cech związanych ze społeczeństwem, żeby opisać rozwój społeczno-gospodarczy. Jak chociażby przyrost naturalny albo przeciętne miesięczne wynagrodzenie na przykład w sektorze przedsiębiorstw, wskaźniki produkcji, wskaźniki cen i usług konsumpcyjnych, etc., etc. Więc mamy szereg elementów związanych z tym zjawiskiem, jakim jest rozwój społeczno-gospodarczy. Jeśli możemy taki rozwój społeczno-gospodarczy opisać za pomocą jednego wskaźnika, to w łatwy sposób możemy sprawdzić, czy na przykład Polska rozwija się pod względem społeczno-gospodarczym, czy też nie. Możemy porównać w ujęciu przestrzennym, to znaczy sprawdzić, czy lepszy jest poziom rozwoju w województwie podlaskim, czy może w zachodniopomorskim. Ponadto możemy sprawdzić, czy istnieje korelacja między poziomem rozwoju społeczno-gospodarczego, a powiedzmy poziomem pozyskania środków z Unii Europejskiej. Albo między rozwojem społeczno-gospodarczym a poziomem innowacyjności. Ok, więc jak budujemy taki wskaźnik zintegrowany? Pierwszym elementem na drodze do budowy takiego wskaźnika jest wybór cech, czyli operacjonalizacja. A więc musimy się zastanowić, za pomocą jakich cech opiszemy nasze analizowane zjawisko. Weźmy znowu ten nasz rozwój społeczno-gospodarczy i tak jak wspomniałem, możemy go opisać za pomocą wzrostu gospodarczego, czyli PKB per capita, za pomocą jakichś wskaźników społecznych, na przykład przyrost naturalny, przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw, za pomocą wskaźników związanych z jakością środowiska, na przykład całkowita emisja dwutlenku węgla, zużycie wody i tak dalej, i tak dalej. A więc jeśli mamy już te cechy, to drugim krokiem, który musimy zrobić, to musimy podzielić te cechy ze względu na kierunek ich wpływu. Możemy wyróżnić dwa rodzaje cech. Stymulanty, druga destymulanty. Stymulanty są to takie cechy, które wpływają pozytywnie na analizowane przez nas zjawisko. Przykładowo, wzrost gospodarczy wpływa pozytywnie na rozwój społeczno-gospodarczy. To znaczy, im większe PKB per capita, tym lepiej dla rozwoju społeczno-gospodarczego. Z drugiej strony mamy cechy, które mają charakter destymulant. Przykładowo, poziom bezrobocia. Im wyższy poziom bezrobocia, tym gorzej dla rozwoju społeczno-gospodarczego. Trzeci krok jest to normalizacja danych. Proszę zwrócić uwagę, że poszczególne wskaźniki opisujące poszczególne cechy składające się na nasze zjawisko mogą przybierać bardzo różne wartości liczbowe.
No bo jeśli mówimy o PKB per capita, to są wartości rzędu powiedzmy tam 60 tysięcy, oczywiście w złotych. A więc będzie to w dziesiątkach tysięcy. Ale jeśli mówimy o bezrobociu, to będzie ono wahało się w granicach 3-5%, czyli będzie miało bardzo małą wartość liczbową. Jeśli weźmiemy na przykład taki wskaźnik związany ze środowiskiem, jakim jest zużycie wody, to ten wskaźnik będzie wyrażany w wielkościach zwanych dekametrami sześciennymi. I w Polsce zużycie wody wynosi około 8 milionów dekametrów sześciennych. A więc proszę zobaczyć, że wszystkie wskaźniki, które składają się na ten nasz ostateczny wskaźnik zintegrowany, czy też wszystkie wskaźniki, które opisują nam nasze analizowane zjawisko, mogą przyjmować bardzo różne wartości liczbowe. Od jednostek poprzez dziesiątki, setki, tysiące, dziesiątki tysięcy aż do milionów czy setek milionów. Jak te wskaźniki ze sobą zestawić? Jakie mamy możliwości ich porównania? No bo gdybyśmy po prostu chcieli je do siebie dodać, to nie miałoby to wielkiego sensu, dlatego że zużycie wody niejako zagłuszyłoby wszystkie inne wskaźniki. Ono jest tak wysokie, te 8 milionów, że nie ma żadnego znaczenia, czy my dodamy do tego PKB per capita w postaci dziesiątek tysięcy, czy nie dodamy. Nie ma to najmniejszego znaczenia i tak zużycie wody będzie dominowało. A przecież nie chcemy, żeby jeden wskaźnik zdominował inny wskaźnik. Żeby ominąć ten problem, posługujemy się czymś, co się nazywa normalizacja danych. Ja Państwu pokażę tutaj najprostszą normalizację danych, tak zwaną normalizację min-max. Ta normalizacja sprawia, że niezależnie od tego, jaka jest wielkość wyjściowa wskaźnika, czy to będą miliony, czy setki, czy jedności, wskaźnik przyjmie ostatecznie wartość od 0 do 1. A więc wszystkie wskaźniki będą miały ten sam przedział wartości, od 0 do 1. Za chwilę przećwiczymy to na Excelu, więc ja na razie tych wzorów nie będę omawiał. I skoro wszystkie wskaźniki będą już miały tą samą wartość od 0 do 1, to będziemy mogli ostatecznie obliczyć wskaźnik zintegrowany, czyli wskaźnik wyrażony za pomocą jednej liczby. I tutaj już jest pewna dowolność. Wtedy wszystkie wskaźniki możemy dodać albo możemy obliczyć średnią arytmetyczną. Grunt, że otrzymamy jeden zintegrowany wskaźnik. Za chwilę pokażę Państwu na przykładzie, jak stworzyć taki wskaźnik zintegrowany w programie Excel. OK, jesteśmy w programie Excel. Postanowiłem pokazać Państwu, jak tworzyć wskaźnik zintegrowany ochrony środowiska. Przeprowadziłem operacjonalizację i wybrałem 7 wskaźników związanych z jakością ochrony środowiska w Polsce. Prawdę powiedziawszy, te wskaźniki wybrałem dosyć randomowo. Operacjonalizacja nie jest pełna, w zasadzie tak dosyć luźno podszedłem do tematu operacjonalizacji. Chodzi tylko o to, żebyśmy popracowali na jakichś wskaźnikach. Ściągnąłem dane z banku danych lokalnych GUS-u. Dane są w seriach od roku 2000 do 2021, czyli będę tworzył wskaźnik zintegrowany w okresie 20-letnim, tak aby sprawdzić, czy coś się zmienia. Pierwszym krokiem jest określenie, które ze wskaźników są stymulantami, a które destymulantami, ponieważ, jak mówiłem, stymulanty normalizujemy inaczej niż destymulanty w zaproponowanej tu metodzie min-max. A więc popatrzmy. Emisja zanieczyszczeń pyłowych ogółem. Stymulanta czy destymulanta? Oczywiście destymulanta, bo im więcej zanieczyszczeń, tym gorszy poziom ochrony środowiska. Zanieczyszczenia gazowe zatrzymane, czyli takie, które nie trafiły do atmosfery. Stymulanta czy destymulanta? Oczywiście stymulanta, bo im więcej zatrzymanych zanieczyszczeń, tym lepiej. Komunalne oczyszczanie ścieków. Stymulanta czy destymulanta? Stymulanta. Odpady wytworzone w ciągu roku. Destymulanta. Im więcej, tym gorzej. Powierzchnia parków spacerowych wypoczynkowych. Stymulanta. Zużycie wody. Destymulanta. I obszary prawnie chronione. Stymulanta. OK, więc mamy raz, dwa, trzy stymulanty i raz, dwa, trzy, cztery destymulanty. Pierwsze, co powinniśmy zrobić, to określić wartości minimalne i maksymalne. Będziemy ich potrzebować do wyliczenia naszych wskaźników.
Dobrze, przejdźmy więc do normalizacji pierwszej destymulanty. Jak widzimy, musimy wziąć wartość maksymalną z analizowanego przedziału. Od tej wartości odejmujemy wartość, którą chcemy znormalizować. Więc my chcemy znormalizować wartość emisji zanieczyszczeń do roku 2021, a więc tą. I to wszystko dzielimy przez rozpiętość. Od wartości maksymalnej do wartości minimalnej. Pozostaje jeszcze dodanie, zablokowanie komórek, tak żebyśmy mogli sobie je przesuwać. Otrzymaliśmy bowiem wskaźnik, który waha się w przedziale od 0 do 1. 0 jest tam, gdzie wartość jest maksymalna. 1 jest tam, gdzie wartość jest minimalna. Wszak jest to destymulanta, a więc tutaj odwracamy sytuację. Natomiast jeśli będziemy liczyli zanieczyszczenia gazowe zatrzymane, no to to jest stymulanta, więc liczymy według tego pierwszego wzoru. A więc liczmy. Tym razem nasza wartość, wartość naszego wskaźnika, odjąć wartość minimalna i wszystko dzielone przez rozpiętość. Tym razem odwrotnie. Wartość 0 jest tam, gdzie wartość była największa. Wartość 1 jest tam, gdzie wartość była najmniejsza. Wszak jest to stymulanta, czyli im więcej, tym lepiej. Czynność powtarzamy dla wszystkich wskaźników. Tym oto sposobem otrzymaliśmy zestaw wskaźników, który mieści się w przedziale od 0 do 1. Teraz możemy obliczyć wskaźnik zintegrowany, na przykład wyliczając po prostu średnią. Otrzymaliśmy wskaźnik zintegrowany, który nam mówi o stanie środowiska w poszczególnych latach w okresie 20 lat. Do czego taki współczynnik mógłby się nam przydać? Pierwsze, co przychodzi do głowy, to możemy zrobić wykres, w którym jasno będzie widać, że jakość środowiska mierzony tymi wskaźnikami, które użyłem, z roku na rok maleje. Jak widzimy tutaj malejący trend wyraźnie. Z jakichś przyczyn. Oczywiście najprawdopodobniej jest to ze względu na fakt, że coraz więcej zanieczyszczeń gazowych, głównie dwutlenku węgla, emitujemy do atmosfery. Ponadto możemy sprawdzić, czy istnieje jakaś zależność między naszym zjawiskiem, a więc poziomem ochrony środowiska w Polsce na przestrzeni tych 20 lat, a powiedzmy poziomem finansowania ochrony środowiska. Tutaj
z GUS-u pobrałem sobie dane dotyczące poziomu finansowania ochrony środowiska z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dane mam niestety od 2004 roku, więc sprawdzimy, czy istnieje korelacja między wskaźnikiem zintegrowanym, naszym obliczonym, a poziomem finansowania. W Excelu najłatwiej obliczyć to za pomocą funkcji Pearson. W praktyce powinniśmy raczej użyć współczynnika korelacji rank Spearmana. Niestety w Excelu nie da się tego zrobić w łatwy sposób, więc użyjemy Pearsona, który no w tym przypadku jest nieco mniej doskonały. Proszę zobaczyć, jaki ciekawy wynik tam wyszedł. Współczynnik wyszedł na poziomie 0,02, co w zasadzie oznacza, że nie istnieje korelacja między obliczonym przez nas wskaźnikiem ochrony środowiska a poziomem finansowania ochrony środowiska w Polsce,